Dzień dobry, jestem Marika i zapraszam Was do naszego przedszkola Tam, Tam i Tu. Co ciekawego planujesz na ten rok? Na ten rok zaplanowałam powiększenie placówki i chciałabym otworzyć dodatkowo żłobek. Gdybyś mogła zamieszkać gdziekolwiek na świecie, to gdzie by to było? Na pewno gdzieś w ciepłych krajach, może być na Bahama. Co jesz zazwyczaj na śniadanie? Moje śniadanie jest bardzo proste. Ja zawsze na śniadanie jem owsiankę. Co jest najcięższe w zarządzaniu ludźmi? Zorganizowanie chyba wszystkich razem. To, żeby mieć wspólne zaufanie do siebie i żeby praca wyglądała tak, jak powinna być. Twoja ulubiona zabawa z dzieciństwa? Jak sobie przypomnę dzieciństwo, to chyba granie w gumę. Jaki film ostatnio oglądałaś? Ostatnio oglądałam dużo seriali, ale film, który mi się przypomina, to tytuł jego brzmiał Pętla. A jaka piosenka zawsze poprawia Ci humor? Mam swoją ulubioną Beatę Kozidrak, więc na szybko Rzeka Marzeń. Czyj obraz chciałabyś posiadać u siebie na ścianie? Chyba Van Gogha Kawiarnię. Gdzie widzisz się za 5 lat? Na pewno tutaj. Jaki rodzaj wakacji najbardziej lubisz? Ze względu na to, że mam dużą rodzinę, to chyba spontaniczne. Kiedy ostatni raz próbowałaś czegoś po raz pierwszy? Jakieś 3 tygodnie temu pierwszy raz robiłam bumeranga na Instagramie. Co pochłania najwięcej czasu w pracy? Najwięcej czasu może i papierki. Jazdy, wyjazdy, szkolenia. A Twoja ulubiona potrawa? Moja ulubiona potrawa to krewetki. Kalendarz papierowy czy elektroniczny? W obecnych czasach elektroniczny. Ile czasu spędzasz w social mediach? Chyba za dużo. Jaka jest najbardziej szalona rzecz na Twojej bucket liście? Skok może na bungee? Jaki rodzaj kontaktu rodzice lubią najbardziej? Rodzice chyba uwielbiają osobisty. Psy czy koty? Zdecydowanie psy. Ulubiony aspekt Twojej pracy? To jest praca z aplikacją LiveKit. Jeśli Twoje życie byłoby filmem lub książką, to jaki nosiłoby tytuł? Zawsze do celu. Kino czy teatr? W obecnych czasach chyba bym wybrała teatr. O której zaczynasz dzień w pracy? Różnie, ale przeważnie jestem koło 9. A co jest pierwszą rzeczą, którą wykonujesz, kiedy przyjdziesz do placówki? Pierwszą rzeczą witam się ze wszystkimi i sprawdzam, co jest nowego w aplikacji. Cieszę się, że mogłam pokazać Wam nasze przedszkole, to jak pracujemy i do zobaczenia niebawem.